Proszę Państwa, ostatnia prelekcja w tym panelu poświęcona wykonywaniu umowy kredytu bez indeksacji, a efektowi prewencyjnemu dyrektywy konsumenckiej wygłosi ją pan dr Jacek Czabański. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry. Dzisiaj będę mówić o wykonywaniu umowy kredytu bez indeksacji, a efekcie prewencyjnym dyrektywy, ale najpierw poświęcę kilka słów celowi dyrektywy i rozwojowi orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, który dokonywał wykładni tej dyrektywy. Ta wykładnia ewoluowała w czasie, jak się za chwilę przekonamy. A więc przede wszystkim musimy uzmysłowić sobie, jaki był cel dyrektywy, po to, żeby później w świetle tego celu dyrektywy móc oceniać poszczególne rozstrzygnięcia. I otóż mamy... Przepraszam, pan doktor będzie o konfliktach opowiadał? Przepraszam bardzo, tak. Przepraszam, rzeczywiście rozpędziłem się. Tak, ja nie mam kredytu frankowego, natomiast rzeczywiście reprezentuję licznych kredytobiorców w sprawach sądowych przeciwko bankom. Słusznie, powinno to być oczywiście powiedziane na samym początku. Także teraz jest wszystko jasne. I przejdźmy do dyrektywy. Otóż dyrektywa mówi tak, że warunki, które nie były indywidualnie negocjowane, mogą być uznane za nieuczciwe, jeżeli stoją w sprzeczności z wymogami dobrej wiary lub powodują znaczącą nierównowagę praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta. Od razu dodam, że wynikających z umowy praw i obowiązków, a więc nie mamy tu elementu wykonywania umowy, to też w orzecznictwie Trybunału zostało w którymś momencie jasno wskazane, etap wykonywania umowy jest obojętny. Mamy natomiast ukształtowanie praw i obowiązków. To nie muszą być wyłącznie prawa i obowiązki ściśle materialne, mogą to być również na przykład prawa związane z dochodzeniem roszczeń, typu klauzule arbitrażowe czy właściwość sądu, to również jest objęte tym pojęciem. Dlaczego w ogóle taki kształt przyjęła dyrektywa? No, trzeba powiedzieć, że systemy prawa europejskiego są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o ocenę uczciwości, skuteczności poszczególnych rozwiązań umownych, a dyrektywa stanowi pewien wyraz kompromisu pomiędzy różnymi tradycjami prawnymi. Bardzo skrótowo to opisując, więc w systemie angielskim nacisk jest położony na uczciwość w kontraktowaniu, czyli przedstawianie wszystkich informacji na tym etapie przedkontraktowym, ale już nie na samą treść umowy, która jeżeli była w sposób uczciwy zawarta, no to odzwierciedla wolę stron w sposób rzetelny. Z kolei umowa, prawo niemieckie bardzo się skupia na warunkach, właśnie na autonomii stron, którą z kolei zakłóca posługiwanie się formularzami, wzorcami umownymi i stąd Niemcy kładą nacisk na to, że jeżeli coś zostało wcześniej przygotowane, czy w postaci wzorca umownego, czy nawet klauzuli indywidualnie stworzonej dla danej umowy, ale stworzonej przez jedną stronę umowy i zaprezentowaną drugiej, to to nie było w istocie objęte negocjacjami i konsensem i nie spełniało tego wymogu autonomii strona, w związku z tym może być poddane później kontroli. Wreszcie koncepcja francuska, na ochronę zasługują konsumenci, bo oni są słabszą stroną, tak? No i wreszcie koncepcja skandynawska, która jest koncepcją najszerszą i mówi, że badamy nie tylko etap kontraktowania, ale również wykonywania, oceniamy, czy skutek jest słuszny umowy i jesteśmy w związku z tym upoważnieni do sądowej modyfikacji treści zobowiązania, jeżeli uważamy to za słuszne. I w rezultacie mamy dyrektywę, która się odnosi wyłącznie do konsumentów, zgodnie z tradycją francuską, podkreśla element braku indywidualnej negocjacji, zgodnie z tradycją niemiecką. No i oczywiście podkreśla interes konsumenta w zgodzie z tradycją skandynawską. Najmniejszy wpływ ma tutaj tradycja angielska. Anglicy musieli zresztą sporo swoich przepisów zmienić pod wpływem tej dyrektywy. Nie zmienia to faktu, że tak jak już było wspomniane wcześniej, dyrektywa oczywiście umożliwia państwom członkowskim zapewnienie wyższego standardu ochrony. Na przykład Skandynawowie byli przeciwni maksymalizacji, takiej dyrektywie maksymalizującej, harmonizującej maksymalnie przepisy, ponieważ uważają i uważają do tej pory, że ich przepisy lepiej chronią konsumenta niż przepisy europejskie. Przepisy europejskie stanowią tylko pewne minimum, a oni zapewniają tą ochronę w znacznie wyższym stopniu. Ustawodawca europejski więc zawęził tą dyrektywę wyłącznie do stosunków konsument-przedsiębiorca,
co nie zmienia faktu, że można tą dyrektywę również rozszerzyć. Zawęził to do warunków sformułowanych wcześniej, a więc nie tych indywidualnie negocjowanych, ale również trzeba zauważyć, że dotyczy to również tych warunków, które zostały stworzone wyłącznie na potrzeby danego stosunku zobowiązaniowego, ale wcześniej przez jedną ze stron, przez przedsiębiorcę, i dopóki przedsiębiorca nie wykaże, a na nim to spoczywa ciężar dowodu, że konsument miał rzeczywisty wpływ na treść tych warunków, to będą one również uznane za ogólnie sformułowane wcześniej i narzucone. Nieuczciwe warunki powodują dysproporcje i w związku z tym są niewiążące. Ta nierównowaga stron opiera się na założeniu nie tylko takim, znaczy na dwóch założeniach. Pierwsze jest właśnie związane z tym założeniem francuskim, że jest to konsument, zasługuje na ochronę, bo stoi na słabszej pozycji. A drugie jest, można powiedzieć, z tym ukłonem w stronę anglosaskiej tradycji, że ma mniejszy zasób informacji. W ogóle występuje na ogół nierównowaga informacyjna. Przedsiębiorca wie więcej na temat oferowanego produktu niż konsument, który podejmuje decyzję na podstawie informacji, jakie przedsiębiorca mu przekazuje. Niemniej jednak ważne jest to, że nawet gdyby przedsiębiorca przekazał wszystkie informacje, albo konsument, tak jak w tym orzeczeniu, które już było wcześniej przywoływane przez dr Wiewiórowską w sprawie Costea, gdzie konsumentem czy klientem był adwokat, prawnik, a więc osoba, która jest wykształcona i rozumie przepisy prawa, a tym samym rozumie przepisy umowy, nie zmienia to w ogóle faktu, że konsument nie ma wpływu na treść umowy, ponieważ jego wpływ jest ograniczony do akceptacji umowy w takim kształcie, jaka zaproponowana, bądź poszukania sobie innego dostawcy, co z kolei może oczywiście powodować, że w ogóle nie będzie w stanie zawrzeć żadnej transakcji na rynku, jeżeli wszystkie warunki będą na rynku oferowane w sposób nieuczciwy przez przedsiębiorców. A więc mamy do czynienia zarówno z oceną tego, czy został spełniony ten standard informacyjny, jak i z tym, że konsument, nawet jeżeli był poinformowany, no to musiał wziąć to, co mu zaproponowano, ewentualnie nie zawrzeć transakcji w ogóle. A więc też od razu można powiedzieć, że argument czasami spotykany w orzecznictwie, że przecież konsument czytał i rozumiał umowę, nie jest właściwym argumentem, albo jest tylko częściowo właściwym argumentem, ponieważ dalej jego wpływ na treść tych zobowiązań wynikających z umowy był żaden. Prosty i zrozumiały język to jest, uważam, bardzo istotny element orzecznictwa, w ogóle dyrektywy i orzecznictwa później TSUE, a mianowicie dyrektywa narzuca, aby wszystkie warunki były formułowane prostym i zrozumiałym językiem. I od razu można zastrzec, że ten wymóg został później skonkretyzowany w licznych orzeczeniach, ale bardzo dla nas ważnym jest orzeczenie z 20 września 2017 roku w sprawie Andriciuć, gdzie Trybunał potwierdził, że prosty i zrozumiały język dotyczy nie tylko gramatycznej zrozumiałości danych zapisów, ale przede wszystkim skutków, mechanizmów, jakie rządzą umową, skutków dla konsumenta, skutków ekonomicznych, gospodarczych, jakie z tej umowy wynikają. A więc to ma rozumieć konsument, a nie tylko, czy sam tekst umowy jest prosty i zrozumiały. Oczywiście można powiedzieć też, że generalnie nieuczciwy przedsiębiorca, który narzuca nieuczciwe warunki, a później chce mieć podstawę do dochodzenia roszczeń, no musi sformułować tą umowę tak, żeby z jednej strony dało się na jej podstawie dochodzić roszczeń, a z drugiej strony tak, żeby konsument jej w istocie nie rozumiał, a więc ta umowa będzie siłą rzeczy długa, zagmatwana, skomplikowana, używa terminologii mało znanej, czasami wewnętrznie sprzecznej. Są też, były, widziałem takie ekspertyzy lingwistów na temat typowych umów kredytu, które wykazywały, że poziom wiedzy czy doświadczenia konieczny do zrozumienia tych umów jest na poziomie człowieka z doktoratem, generalnie przekraczającym poziom przeciętnego czy nawet bardzo dobrze wykształconego konsumenta. Takie ekspertyzy też wiem, że się pojawiły, ale nawet myślę, patrząc na pierwszy rzut oka na umowę, która ma powiedzmy 15 stron i do tego regulamin, drugie tyle, wiemy, że trudno będzie w niej znaleźć prosty i zrozumiały język. Dlatego też bardzo ważne oczywiście mają rolę wszystkiego rodzaju dodatkowe materiały, jakieś informacyjne, które mógłby przedsiębiorca przekazywać, informować w prosty i zrozumiały sposób, jak z tych zapisów umownych, jakie będą wynikać konsekwencje dla konsumenta. I to, co jest bardzo ważne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, a więc to, że dotyczy to również tego podstawowego mechanizmu, a więc tego, że ta ocena nieuczciwego charakteru może dotyczyć głównego przedmiotu umowy, w tym relacji ceny i wynagrodzenia do dostarczonych towarów czy usług.
jeżeli nie jest wyrażona prostym i zrozumiałym językiem. Skąd w ogóle się wzięło to wyłączenie? Dlaczego nie chciał ustawodawca objąć kontrolą również tego? W systemie skandynawskim ten element oczywiście w ramach totalnej kontroli sądowej umów, można nawet powiedzieć, że to jest podstawowy element kontroli sądowej, a więc tego, czy istnieje równoważność między ceną a towarem czy usługą, ale ustawodawca europejski poszedł bliżej i powiedział tylko tyle. Jeżeli to jest w sposób jasny sformułowane, no to strony wiedzą, a nie ma takich obiektywnych kryteriów, gdzie sąd mógłby się na nich oprzeć i powiedzieć, że to powinno kosztować tyle, a to powinno kosztować może inną sumę. I stąd jest to wyłączenie, o ile jest to wszystko sformułowane prostym i zrozumiałym językiem. No i na ten temat właśnie w sprawie Andriciu TSUE się wypowiedział. Ta sprawa akurat dotyczy kredytu. W polskiej terminologii byłby to kredyt denominowany. W kategoriach rumuńskich był to umowa na kredyt, który został wypłacony w walucie szwajcarskiej, miał być spłacany w walucie szwajcarskiej, więc jak na warunki polskie byłaby to umowa wyjątkowo uczciwa, ale również ona trafiła do TSUE i TSUE powiedział właśnie, że nie tylko, że ma być wyrażone prosto, że to jest kwota kredytu we frankach, spłacana we frankach, ale wpływ tego mechanizmu ma być uświadomiony konsumentom, temu konkretnemu konsumentowi powinien być uświadomiony, co to właściwie dla niego oznacza, a więc jaki będzie miał wpływ zmiana kursu na wysokość jego zobowiązań, tak aby konsument mógł oszacować potencjalnie istotne, tak jak już tu powiedział Trybunał, konsekwencje ekonomiczne. Tak jak już wcześniej wspomniałem, ten test uczciwości, czy dany warunek umowny w ogóle jest uczciwy, jak wiemy, dyrektywa posługuje się bardzo ogólnym stwierdzeniem, jest co prawda do niej aneks z takimi typowymi, przykładowymi, wymienionymi warunkami, ale aneks ten ma charakter przykładowy, nie jest to aneks o charakterze wyczerpującym, wymienienie takich typowych, nieuczciwych klauzul, ale tutaj też TSUE w wyroku z 2013 roku sformułował dwa takie podstawowe elementy, a więc znacząca nierównowaga na niekorzyść konsumenta, czyli, jak tutaj od razu dodał, czy te poszczególne zapisy umowne zmieniają na niekorzyść sytuację konsumenta w stosunku do tego, co by było bez ich stosowania, a więc do ogólnych zasad rządzących danym typem umowy. No i wreszcie sprzeczność z wymogami dobrej wiary, a więc to, czy rozsądnie, czy inaczej, czy przedsiębiorca traktujący uczciwie konsumenta mógłby racjonalnie zakładać, że taki konsument w drodze indywidualnych negocjacji by się zgodził na takie warunki. Oczywiście wiemy, że jest to hipotetyczny test, bo ten konkretny konsument nigdy nie miał okazji indywidualnie negocjować, więc jest to pytanie, czy w ogóle można było zakładać, że uczciwie traktowany konsument zgodziłby się na tak sformułowane warunki. I to jest taki bardzo ogólny test, on w części został też do polskiego prawa w orzeczeniu Sądu Najwyższego przetransponowany, jeżeli chodzi o sposób wykładni artykułu 385 prim. Natomiast od razu też powiem, że zważywszy na to, że dyrektywa posługuje się terminologią znacząca nierównowaga, jest to coś innego niż rażące naruszenie interesów w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego. Polskie rozumienie jest, można powiedzieć, zbyt restryktywne i w związku z tym należy je wykładać prounijnie, a więc należy traktować, że nie jest to rażące, a więc tylko znaczące na gruncie pozostałych przepisów polskiego prawa, a więc nie jest to sytuacja wyjątkowa, a wystarczy równowaga, która jest znacząca. No i co dalej? Mamy te nieuczciwe postanowienia i co o nich mówi dalej dyrektywa? Otóż dyrektywa mówi, tak jak tu zresztą słusznie było przywołane, że dyrektywa nie to nie tylko są jej przepisy, ale również motywy. Te motywy do dyrektywy to jest coś innego niż polskie uzasadnienie ustawy, ponieważ te motywy podlegają głosowaniu, one są przyjęte w toku procesu legislacyjnego, one są, można powiedzieć, przyjęte razem z przepisami i mają tą samą moc, a więc jakby oczywiście mają moc w sensie wykładni, w sensie kierunku interpretacji. Sądy krajowe są zobowiązane do odstąpienia od stosowania nieuczciwego warunku umownego, przy czym nie są uprawnione do zmiany jego treści. Celem dyrektywy jest to, aby nieuczciwe warunki umowne przestały być stosowane w obrocie konsumenckim na obszarze Unii Europejskiej. Słusznie uważam, dr Kurosz zwrócił tutaj uwagę, że to nie jest działanie przeciwko przedsiębiorcom. Można powiedzieć właśnie, że to jest element
stworzenia równych warunków gry, jeżeli konsumenci będą mieli zaufanie do europejskich przedsiębiorców, że nie zostaną oszukani, to będą chętnie wchodzić w relacje kontraktowe z tymi przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy uczciwi będą z tego odnosić korzyści. I na niekorzyść uczciwych przedsiębiorców jest tolerowanie nieuczciwych przedsiębiorców, którzy korzystają z zaufania konsumentów, którzy na końcu są oszukani i których zaufanie jest podkopane nie tylko do nieuczciwych przedsiębiorców, ale do wszystkich generalnie, bo przecież konsument nie jest w stanie z góry powiedzieć, który konkretny przedsiębiorca jest albo nie jest uczciwy. Tak? A więc to budowanie zaufania do europejskiego przedsiębiorcy i ten cel dyrektywy, czyli całkowite wyeliminowanie nieuczciwych warunków umownych, musi być brane pod uwagę przy kierunku wykładni dyrektywy. I to, co było bardzo istotne, myślę, zarówno w wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, doktora Bodnara, jak i w głosach z sali, a więc to, że prawo do mieszkania to nie jest tylko jedno z wielu praw czy składników majątkowych, ale to jest prawo, które jest jednym z podstawowych praw człowieka. Mamy w Polsce prawo do życia prywatnego, mamy artykuł 7 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie mamy prawo do prywatności, prawo do mieszkania, a więc wszystkie decyzje sądów, i to też zobaczymy na później na kolejnych przykładach, które omówię, wszystkie decyzje sądów odnoszące się do miejsca zamieszkania, do domu konsumenta, muszą mieć na uwadze to, że to jest relacja do jednego z podstawowych praw człowieka. No i wreszcie to, że efekt prewencyjny, do której zaraz omówię bardziej szczegółowo, a więc to, że mamy te postanowienia nieuczciwe wyeliminować z umowy, a umowa ma zasadniczo działać dalej, gdyż gdyby sąd był upoważniony do modyfikacji, mógłby takiej modyfikacji dokonywać w interesie przedsiębiorcy, co z kolei podważyłoby założony cel dyrektywy, jakim jest wyeliminowanie nieuczciwych warunków umownych ze stosowania w obrocie gospodarczym. No i teraz zobaczmy na poszczególnych przykładach, jak Trybunał sobie radził z pewnymi kwestiami szczególnymi. Otóż mamy tutaj bardzo ciekawy wyrok z 2012 roku w sprawie Banco Español del Credito, gdzie mamy wiele interesujących kwestii do omówienia, a więc przede wszystkim bank wystąpił w postępowaniu nakazowym o nakaz zapłaty. To było postępowanie przed sądem hiszpańskim. I otóż sąd hiszpański pierwszej instancji uznał, że odsetki za zwłokę zastrzeżone umownie w tej umowie kredytu, a wynoszące 29%, są rażąco zawyżone i w związku z tym na podstawie artykułu 83 prawa dekretu legislacyjnego hiszpańskiego powiedział, że dokonuje miarkowania tych odsetek za zwłokę do wysokości 19%, które uznał za właściwe. A więc przede wszystkim w tym postępowaniu sąd zadziałał z urzędu. Nie było tam jeszcze, jak to jest w postępowaniu nakazowym, uczestnika, czyli drugiej strony, był tylko na razie wniosek wierzyciela. I ten obowiązek działania sądu z urzędu został podkreślony wielokrotnie w orzecznictwie TSUE, między innymi w tym wyroku. Dlaczego? Dlatego, że to obowiązkiem państw członkowskich jest zapewnienie, żeby nieuczciwe warunki umowne nie były stosowane. A w ramach państwa członkowskiego jednym z organów, który jest za to odpowiedzialny, są sądy. Oczywiście w ramach swoich kompetencji, i to obowiązkiem sądów jest w związku z tym, wyciągnąć wszystkie konsekwencje z nieuczciwości warunku umownego, jeżeli tylko mają ku temu stosowną wiedzę. A więc jeżeli patrząc na dokumenty na przykład przedłożone, na treść umowy, dostrzegają nieuczciwość warunku umownego, muszą zastosować wobec niego sankcje wynikające z przepisów europejskich. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że tego typu działanie jest nakazane sądom w każdym przypadku, jeżeli mogłyby nie zastosować warunku zgodnie z prawem krajowym, który byłby sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego. A więc dyrektywa 93.13 i jej zapis o nieuczciwych warunkach umownych został zrównany przez Trybunał Sprawiedliwości z podstawowymi zasadami porządku prawnego i wszędzie tam, gdzie sąd krajowy może nie wydać, zmodyfikować, uchylić swoją decyzję czy decyzję innego organu w związku ze sprzecznością z podstawowymi zasadami porządku prawnego, na przykład w sprawach dotyczących wyroku sądu polubownego, może to również zrobić ze względu na nieuczciwość warunków umownych,
Nie może, musi, zgodnie z zasadami prawa europejskiego. No i co się stało? To jest to orzeczenie, trafia ono do sądu drugiej instancji, który kieruje pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości i Trybunał Sprawiedliwości mówi tak. Ten przepis prawa hiszpańskiego, który pozwala na sądowe miarkowanie odsetek, jest niedopuszczalny w świetle artykułu 6 dyrektywy 93.13. Dyrektywa mówi wprost, nie stosuje się nieuczciwego warunku umownego. Sąd hiszpański ma obowiązek pominąć ten przepis prawa krajowego jako sprzeczny z dyrektywą. W efekcie nie ma oczywiście podstaw, chyba że wynika to z jakichś innych przepisów, do stosowania odsetek umownych za zwłokę. Kolejny przykład. Kara umowna. Dotycząca to akurat jest sprawa najmu lokalu, nie wywiązywania się przez najemcę z zobowiązań do płacenia czynszu, pozywa właściciel budynku i nalicza kary umowne. Sąd holenderski ma wątpliwość, czy może on ograniczyć wysokość kary umownej. Znowu TSUE mówi, nie ma możliwości sądowego miarkowania wysokości kary umownej, jest to niedopuszczalne. Kolejny wyrok, który mówi o tym, że umowę trzeba rozpatrywać jako całość, a więc jeżeli mamy wiele postanowień, które łącznie tworzą pewną nierównowagę na niekorzyść konsumenta, to wszystkie te postanowienia razem ujmując tworzą ten nieuczciwy warunek, który podlega ocenie. Jeżeli uznamy, że w całości one właśnie tworzą nieuczciwy warunek przeciwko konsumentowi, wszystkie one muszą być uznane za nieuczciwe, nawet jeżeli rozpoznając każdy z nich pojedynczo, doszlibyśmy do wniosku na przykład, że nierównowaga nie jest znacząca. No i wreszcie bardzo ważny wyrok z grudnia 2016 roku na tej poprzedniej konferencji, on był wskazywany, jeszcze wtedy nie był znany, był wskazywana opinia rzecznika generalnego, który mówił, że otóż można miarkować skutki niestosowania nieuczciwych przepisów w czasie dla ochrony interesu gospodarki, w tym wypadku sektora bankowego. No i Trybunał Sprawiedliwości nie zgodził się z opinią rzecznika generalnego i powiedział tak, nie jest możliwe miarkowanie, a więc skutki obowiązują z mocy prawa od momentu zawarcia umowy, wszystkie świadczenia później pobierane czy wyliczane na tej podstawie są nienależne. Przepis dyspozytywny. O przepisie dyspozytywnym Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w sprawie Kassler i powiedział tak, jeżeli warunek jest nieuczciwy, w to miejsce może wejść przepis dyspozytywny, ale wyłącznie, jeżeli to jest w interesie konsumenta. Ale dlaczego w ogóle ten przepis dyspozytywny jest dopuszczalny? I znowu musimy się odwołać do tekstu dyrektywy. Otóż tekst dyrektywy mówi tak. Kontroli nie podlegają przepisy ustawowe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ustawodawca reguluje w jakiś modelowy sposób kontrakt, na przykład umowę sprzedaży i zastrzega tam, że jeżeli strony nie postanowiły inaczej, to następują takie to i takie skutki. To należy uznać, że jest to słuszne uregulowanie, uczciwe, wyważające rozmaite interesy. I dlatego w sytuacji, w której dane postanowienie, które by zmieniało taki warunek dyspozytywny, zostało uznane za nieuczciwe, a w interesie konsumenta jest jednak utrzymanie tej umowy w mocy, to można wrócić do tego przepisu dyspozytywnego, który kształtował treść zobowiązania. Wyłącznie w interesie konsumenta. Teraz mamy pytanie, no dobrze, mamy ten nieuczciwy warunek i co dalej? I tutaj TSUE się odwołał do teorii obiektywnej możliwości wykonywania umowy dalej, a więc powiedział tak, zasadniczo interesy stron nie przesądzają o tym, czy umowa nadaje się do dalszego wykonania, czy nie. A więc należy oceniać obiektywną możliwość wykonania tej umowy, a więc to, czy zawierają one wszystkie istotne elementy, czy bez tych nieuczciwych warunków umowa w ogóle nadaje się do wykonania. Dlatego tutaj od razu, myślę, że to jest odpowiedź też na pewne wcześniejsze wypowiedzi, jakby sam fakt, że czyjeś interesy, a zwłaszcza przedsiębiorcy, skutkiem stosowania nieuczciwych przepisów byłyby naruszone, nie jest sam w sobie żadnym argumentem i też tutaj uważam za bardzo nieszczęśliwą tą wypowiedź rzecznika Sądu Najwyższego, który mówił o interesach. Ważyć możemy rację, natomiast interesy to jest dopiero pochodna tego, czy ktoś działa zgodnie z zasadami, zgodnie z racjami i tam później są rozstrzygane już bezpośrednio interesy.
No i teraz przechodząc na grunt polskich sporów i polskich umów. A więc pierwsze pytanie jest, czy mamy rzeczywiście do czynienia z prostym i zrozumiałym językiem dotyczącym mechanizmu stosowania klauzul indeksacyjnych, waloryzacyjnych. No moim zdaniem nie, dlatego że podstawowym elementem, który zadziałał na niekorzyść konsumentów, jest to, że całe saldo zadłużenia w tych kredytach jest powiązane z kursem i w związku z tym może, czy nawet musi być inne niż ta kwota kredytu udzielonego, co stoi wprost w sprzeczności z dyspozytywnym albo bezwzględnie obowiązującym, co do tego, jak słyszeliśmy, są spory, przepisem artykułu 69 ustawy Prawo bankowe, które reguluje, w jaki sposób umowa kredytu ma wyglądać. Niewątpliwie jednak z praktyki rynkowej ktoś, kto brał kredyt, wiedział, że jest zobowiązany do zwrotu tej właśnie kwoty, którą wziął. A więc jeżeli dopuścić nawet możliwość, że ta kwota może być inna, to musi to być bardzo precyzyjnie, jasno, wyczerpująco i w sposób zrozumiały opisane, żebyśmy nie mieli zarzutu, że dotyczy, że warunek jest niezrozumiały. Oczywiście, tak jak wspomniał dr Adamczyk, ryzyko związane z tym produktem było ogromne. Na ogół informacje o ryzyku są bardzo skąpe i zakładają poziom wiedzy. Bardzo często w swoich postępowaniach spotykam się z tym, że z jednej strony bank argumentuje, że nie mógł przewidzieć zmian kursów, a z drugiej strony oczekuje, że konsument miał pełną świadomość tego, jak kursy się zmieniają i musiał wiedzieć o wiele więcej niż bank na etapie zawierania umowy. Tutaj też mamy ten wyrok w sprawie Andriciusz, który mówi, to jest obowiązek przedkontraktowy do zapewnienia pełnej i rzetelnej informacji o skutkach ekonomicznych, sama jasność gramatyczna tekstu nie wystarczy. Wreszcie oczywiście znacząca nierównowaga dotyczy sytuacji, w której jedna ze stron może swobodnie wyznaczać, czy nawet w jakichś pewnych granicach wyznaczać wysokość zobowiązania z drugiej strony. Do tego jeszcze mamy inne kwestie, ale tutaj już nie będę tego omawiać, ponieważ czas mnie goni. No i wreszcie przepisy dyspozytywne. Czy mamy te przepisy dyspozytywne dotyczące umów kredytu, które by spełniały ten standard dyrektywy? Czy jest jakieś modelowe ujęcie umowy kredytu indeksowanego czy denominowanego? No w stanie przed rokiem 2011 odpowiedź jest prosta. Nie. W języku prawnym się nie pojawiało takie pojęcie. Nie było żadnego modelowego uregulowania. Tak jak mamy typową umowę sprzedaży, mamy typową umowę najmu, mamy typowe inne umowy najczęściej występujące w obrocie, tak nie mamy typowej umowy kredytu indeksowanego. W 2011 sytuacja się zmienia w tym sensie, że pojawiają się te pojęcia, ale się nie zmienia w tym sensie, że znowu nie mamy modelowego rozstrzygnięcia i to zgodnie zresztą ze słusznym orzeczeniem Sądu Najwyższego, ustawa antyspreadowa nie dała żadnych przepisów dyspozytywnych, a więc nie dała nam żadnego pojęcia. Jeżeli strony napiszą, że jest to kredyt indeksowany i nie zawrą tam żadnych innych postanowień, to dalej nie wiemy, jak tą umowę mamy wykonywać. No i wreszcie w związku z tym sporami, czy to jest główny przedmiot umowy, czy też nie, Sąd Najwyższy też się wypowiedział, że waloryzacja nie dotyczy głównego świadczenia stron. No i teraz nieważność jako skutek potencjalny stwierdzenia nieuczciwości. Otóż przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nieważność, jeżeli byłaby orzekana na samym początku, a więc konsument się orientuje, że coś jest jednak nie tak, idzie do sądu, mamy kredyt zawarty na 30 lat, ale on idzie w pierwszym roku, no to jest w bardzo trudnej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że on zawarł tą umowę w pewnej określonej wysokości, właśnie dlatego, że obiecywano mu, że jest to kredyt oprocentowany niżej, a więc go stać na taki kredyt. Podczas kiedy się okazuje, że umowa jest nieważna, on tą sumę kredytu, którą już wydał przecież na nabycie swojego domu, musi bankowi zwrócić, czyli to oznacza, że tak naprawdę musi zaciągnąć nowe zobowiązanie po znacznie wyższym koszcie, znacznie wyższej stopie procentowej związanej ze stopą dla złotówek, a on z takiego produktu nie skorzystał, z różnych powodów, ale również i dlatego, że byłby to produkt dla niego nie do udźwignięcia finansowo. A więc w tym momencie stwierdzenie nieważności umowy nie zapewniałoby efektu prewencyjnego, pozwalałoby po prostu stronom, a w tym zwłaszcza przedsiębiorcy, odejść tak naprawdę bez ponoszenia konsekwencji. I dlatego zgadzam się z sformułowaną tezą, że orzeczenie nieważności może nastąpić wyłącznie z inicjatywy konsumenta, gdyż wówczas nie mamy do czynienia z problemem braku prewencyjnego efektu dyrektywy. Natomiast co do wykonywania umowy dalej, to już jest ostatni slajd.
Patrząc na podejście obiektywne zaprezentowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, typowa umowa kredytu indeksowanego, gdzie mamy kwotę kredytu wyrażoną w złotych i potem następuje odesłanie do różnych mierników wartości, po wykreśleniu tych mierników niewątpliwie nadaje się do wykonania, albowiem wszystkie istotne elementy są określone. Jest określona wysokość kredytu, okres spłaty, wysokość oprocentowania, zasady zmiany tego oprocentowania, inne sposoby zabezpieczenia. Wszystkie więc elementy istotne są określone, umowa nadaje się do wykonania. Czy ona jest ekonomicznie opłacalna dla przedsiębiorcy? Nie jest, no ale to nie jest w ogóle przedmiot rozważania dyrektywy 93.13, która ku zaskoczeniu być może sektora bankowego dotyczy ochrony konsumentów, a nie ochrony interesu sektora bankowego. Natomiast czy to zapewni efekt prewencyjny? Niewątpliwie tak, albowiem przedsiębiorca będzie wiedzieć, że oferowanie produktu, który miał być pozornie tańszy, a okazał się droższy, jednak pociąga za sobą konsekwencje, że swoich obietnic będzie musiał dotrzymać, nawet jeżeli dla niego ekonomicznie jest to nieopłacalne. Czy jest to wypełnienie woli stron w pewnym sensie, no bo przecież konsument właśnie dlatego zawarł tą umowę kredytu, że ona miała być tańsza w spłacie, oparta o niższe oprocentowanie. A więc mamy do czynienia tak naprawdę ze wszystkimi istotnymi elementami, zarówno ze strony konstrukcji samego zobowiązania, jak i okoliczności towarzyszących jej zawieraniu, które przemawiają za tym, żeby tą umowę wykonywać dalej. I w tą stronę poszedł też niedawno Sąd Najwyższy w Hiszpanii, który stwierdził właśnie, że cały mechanizm, też to był taki analogiczny kredyt do polskiego kredytu denominowanego, cały ten mechanizm przeliczeń był nieprzejrzysty dla konsumenta, konsekwencje finansowe były niewytłumaczone i w związku z tym umowa bez tego mechanizmu, a tam umowa kredytu określała kwotę kredytu w walucie obcej i sąd powiedział, nie, nie, w takim razie kwota kredytu to jest ta kwota faktycznie wypłacona, to jest ta kwota kredytu, reszta warunków umownych pozostaje bez zmian, umowa ma być wykonywana dalej, bo to jest w interesie konsumenta, dlatego że nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych dodatkowych kroków w postaci szukania dodatkowego finansowania, nie ma problemu z upadkiem zabezpieczeń, nie ma problemu z rozliczeniami pomiędzy stronami. Tak w gruncie rzeczy na to liczył konsument, że taką umowę w takim kształcie będzie realizował, a więc jest słuszne, aby ta umowa była wykonywana dalej z całkowitym pominięciem odnoszenia się do klauzul i do waluty obcej. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy panu doktorowi za wystąpienie. Proszę państwa, w tej chwili przechodzimy do 20-minutowej dyskusji. Bardzo proszę o zabranie głosu.